Mam 16 lat. Zapewne na podstawie tej informacji zdążyliście mnie już wstępnie ocenić. Nie gniewam się zresztą. Chciałbym jednak zmienić to wyobrażenie. Powiem więc wam coś o sobie i może o was. Jestem dobrym człowiekiem. Staram się pomagać każdemu jak mogę. Pomagam nawet ludziom, którzy nie wiedzą, że tej pomocy potrzebują. Pewnie myślicie, że nie mam prawa decydować o czyimś życiu, ale wy nie poznaliście tego, co ja. Możecie powoływać się na bogów, którzy nie istnieją, czy na prawa, które sami stworzyliście. A samo zastanawianie się nad tym, czy może jednak mam rację, jest dla was nie do przejścia. Tylko ponieważ kłóci się to z waszymi przekonaniami. Bo macie te same przekonania, które były wpajane wam od małego i które sami będziecie wpajać swoim dzieciom. Nie bylibyście w stanie przyznać się do błędu. Myślicie, że byłoby to równoznaczne ze zmarnowaniem całego swojego dotychczasowego życia. Nie uświadamiacie sobie, że nie jesteśmy sami. Moim zdaniem sprawiedliwość nie istnieje. Jest to bowiem idea, którą każdy interpretuje po swojemu. I oczywiście, o której każdy zmienia zdanie, gdy chodzi o jego samego lub mu bliskie osoby. Są to przecież wyjątkowe osoby. I tym sposobem każdy uważa się za unikatową, lepszą od innych osobowość. Zabawne. Prawie tak jak lęk przed śmiercią. Nie znam osoby, która nie bałaby się odejść. Po co żyję? Kim jestem? Co jest prawdą? Dokąd, jeśli w ogóle, idziemy po śmierci? Nie zdradzę wam odpowiedzi. Naprawdę przyjdzie czas. Podzielę się jednak z wami radą. Bądźcie uważni, bo to jest bliżej niż myślicie.